Nie umiem się przykać, ale ładnie pachnie. Hejka, hejka kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale U Młodej. Ja jestem Weronika i witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku. Na samym początku chciałam z Wami się podzielić, że wczoraj były moje urodziny i chcę Wam pokazać, co dostałam na swoje urodziny, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam do filmiku. Na starcie chciałam bardzo serdecznie podziękować mojej koleżance. Buziak dla Ciebie. Jak już mogłaś zobaczyć, już się nim popsikałam. Bardzo ładnie pachnie i bardzo fajne opakowanie. Bardzo mi się podoba. No i tutaj dostałam poszeweczkę na poduszeczkę od sióstr. Też buziak dla Was. Bardzo Wam dziękuję. W dzisiejszym filmie nie tylko chciałam opowiedzieć Wam o swoich urodzinach, ale też zamówiłam sobie na AliExpress depilator laserowy i będzie tutaj unboxing i test. Także zaraz to otworzę, a chciałam jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować za życzenia mojej rodzinie. No i dziękuję Wam widzom na moim Instagramie. Bardzo Wam dziękuję i wszystkim Wam śle buziaki. A więc tak, przejdźmy już do tego filmu. Otwieramy ten depilator. Także już go otwieram. Mam nadzieję, że katwy jest wszystko ok, bo jak nie, to znowu będę zła sama na siebie, że źle ustawiłam. Żeby Wam tu nie szaleścić, to otworzę to z folii. Historia jest taka, że ja bardzo długo oglądałam się za depilatorem laserowym, depilatorami. Bo miałam dwa, albo Philipsa, albo Brauna, ale na żadnego z nich się nie zdecydowałam, dlatego że ich ceny są bardzo wysokie, a mnie akurat chwilowo nie stać na zakup takiego sobie sprzęta, no i niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Więc ja już tutaj z tego worka odpakowałam, wyrzucam za kamerę i zostało mi takie fajne opakowanie, które zabezpiecza całe to pudełko, także otwieram to z Wami. Pierwszy raz, żeby nie było. O, to też wyrzucam za siebie. No i w tle możecie słyszeć papugę i moją siostrę, także nie zwracajcie na nich uwagi. Otwieram pudełeczko i już Wam pokazuję. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Ja, ładny. Akurat sobie taki wybieram. No ogólnie ja Wam tu wszystko wyświetlę. Będzie tutaj wszystko na ekranie pokazane. Kiedy zamawiałam i ile szło. A w ogóle ten sprzedawca, powiem Wam, że jest bardzo fajny, kulturalny. Wszystkie pytania, które mu zadawałam, odpowiadał w ciągu 15 minut. No chyba, że nie wiem, no mógł być zajęty, no to odpisał mi 2 godziny później. Ale mogę go bardzo polecić. Zauważyć, zmieniłam kadr, żebyście mogli po prostu zauważyć, co jest w pudełku. Także robię unboxing, otwieram z opakowania i oglądamy. I jeszcze zapoznam się z instrukcją, żeby nie było tak jak w poprzednim filmiku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. No tam miałam wpadkę z statywem, bo nie wiedziałam, że się odpina. No, zaczynajmy. Poduszki, siedzieć. Dobra, zacznijmy tego unboxinga. Unboxinga. Dobra, wyciągamy depilator laserowy. Także zobaczymy jego. Pudełko jest na boku. No, bardzo ładny. Dobra, tutaj Wam pokażę. Fajny. Wybrałam sobie, można było tam wybrać biało-złoty, a ja sobie wybrałam czarno-złoty, choć nie wygląda to na złote, ale na stronie internetowej wygląda to tak. Także jestem zdziwiona, bo na żywo wygląda kolor inaczej niż na zdjęciu u tego sprzedawcy, ale nie będę się o to czepiała, bo najważniejsze, że sprzętło jest. A ciekawa jestem, czy działa. Także zaraz będziemy testować. Na razie otwieramy ciąg dalszy pudełka, zobaczymy, co w nim się znajduje. Laser odkładam na bok, więc po odłożeniu lasera zajmiemy się tym, że dostałam tutaj okulary do depilatora laserowego, golarkę,
No bo wiadomo, trzeba się pozbyć najpierw włosków, żeby je nie przypalić. No i zasilacz do tego, by ładować, by móc ładować. Z tego co wiem, sprzedawca miał z wejściem na różne kraje, także tam sobie można było wybrać. Ja Wam wstawię link w opisie, także będziecie mieli na dole i będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć ten laser. No i tutaj jeszcze jest karta instrukcji i karta gwarancji. Czy coś jeszcze jest? Nie ma nic. Czyli to wszystko. I co? I przejdźmy teraz do testowania. Ja najpierw może się zapoznam, żeby znowu nie zrobić tak jak w poprzednim filmiku, że nie wiedziałam jak rozsunąć, żeby statyw był wyższy. Dlatego najpierw się zapoznam z tym depilatorem. Wiecie co? A minus jest taki, że ja jestem słaba z Englisha, czyli z angielskiego. Umiem co po niektóre słowa i rozumiem, ale na instrukcji niestety się nie dowiem, bo bym musiała to wszystko przetłumaczyć. A tu jest, można tak powiedzieć, 6 stron z jednej, nie, z 5 i kolejne 10, 11 to jest, no plus jeszcze karta gwarancyjna, to powiedzmy 10, czyli takie odwrotne. Więc dam sobie z tym spokój i myślę, że sobie akurat poradzę, bo ja bym siedziała chyba nad tym tłumacząc sobie chyba z 2 godziny, dlatego chcę wytestować, nagrać i zobaczyć i zrobić z tego też recenzję po jakimś czasie, czyli nagrać drugi taki filmik, jak mi się to sprawuje w ogóle. Na razie będzie to taki pierwszy test i unboxing lasera był. No, teraz przejdźmy do tego, że najpierw podłączę sobie laser pod zasilacz, a jeszcze muszę sobie założyć glasses. So, my glasses. Także zobaczymy, jak ja w nich będę wyglądać. O, jak fajnie wyglądam, jak taki Gamma Style, a nie wiem, czy Gamma Style miał w ogóle okulary. Dobra, na razie nie będziemy się bawić okularami. Przejdźmy do tego filmu, bo ja tu Was przynudzę. Dobra, idę podłączyć laser do zasilania, czyli do prądu idę podłączyć i zaraz do Was wracam. Dla Was to jest sekunda. Mam zawsze pecha, chciałam już sobie wytestować, a niestety muszę czekać aż się naładuje, bo przyszedł do mnie rozładowany, także wracam do Was. Później dla Was to jest sekunda, a ja niestety muszę czekać jak on się naładuje i dopiero wtedy zacznę test. W międzyczasie, gdy myślałam, że depilator będzie się ładował, bo nie wiedziałam, bo jak wiecie, instrukcja jest po angielsku, a ja angielski trochę rozumiem i trochę nie, więc ja mam problem z niektórymi słowami, żeby coś tam zrozumieć. Niektóre rozumiem, niektóre nie rozumiem. No ale przejdźmy do tego. Ja myślałam, że depilator, który obecnie mi się ładuje, jest bezprzewodowy, a jednak przeczytałam, weszłam na sprzedawcę, przeczytałam, bo poniżej w opisie będziecie mieli link, no i tam u niego przeczytałam, że ten jest depilator przewodowy, także niestety trzeba będzie wszędzie go podłączać, gdziekolwiek będziecie zabierać depilator, musi być podłączony do prądu, do zasilania i dopiero możecie go używać. No i oczywiście też tam sobie przeczytałam, jakie on ma funkcje i też sobie zapisałam, żeby Wam je powiedzieć. Automatyczny tryb światła ciągłego, przycisk światła, liczba błysków, liczba pozostałych błysków, wyświetlacz biegów ma. No i ja ogólnie jeszcze nie wiedziałam jak odpalić ten depilator, dlatego teraz już wiem, że trzeba go wziąć do góry i naciskam. Oczywiście jeszcze sobie muszę okulary założyć. Tu się w międzyczasie będzie zapalał. Jak widzicie już jest zapalony. Działa. A ja sobie tutaj zapalę, wrócę do Was za chwilę. Więc tak, ja Wam powiem, że miałam problem z włączeniem tego sprzęta, żeby były błyski w depilatorze laserowym. Nogę mam już przygotowaną do depilacji, okulary sobie założę i możemy rozpoczynać zabieg. Przyłożę sobie do skóry. Ułożę sobie stopień do swojej skóry.
Nie czuję żadnego bólu, czuję się jakbym była na jakiejś dyskotece. Więc ja sobie skończę już depilować nogę i powiem Wam, jak po prostu się czułam i w ogóle jak mi się sprawdził. Znaczy, jak dzisiaj się sprawdza depilator, a recenzję zrobię tego depilatora dopiero po jakimś czasie, czyli po jakimś tam użytkowaniu. Więc teraz zabieram się do pracy, a z Wami się widzę później, a Wy to macie zaraz za sekundę. Więc ja jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Mam gładką stopę, nie stopę, tylko nogę, jak pupcia niemowlacka, i Wam bardzo mogę mocno polecić. Nawet nie jest to jakieś drogie. Wyświetlę Wam wszystko w linku w opisie. Cenę Wam wyświetlę tutaj na ekranie. I co? Zapraszam na końcówkę filmu. Jeśli chcecie kolejne takie filmiki, recenzja, testy, unboxingi, zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawienia łapeczek w górę, subskrybujcie mój kanał i co, widzę się z Wami w kolejnym filmiku, a ja się z Wami żegnam. Bye!